W sobotę 2 września gmina Bielawa, Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych Diecezji Świdnickiej zapraszają do Bielawy na 19. Diecezjalny Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku już po raz kolejny impreza ta odbędzie się na terenie ośrodka przy ulicy Lotniczej. Już 2 września spotykamy się po raz 19 na pikniku dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin. Na ten piknik zapraszamy wszystkie osoby z naszych powiatów, powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego. Wszystkie osoby, które chciałyby spędzić z nami to sobotnie przedpołudnie. Każdego roku spotykamy się z osobami niepełnosprawnymi, ale także z tymi środowiskami, które na co dzień pomagają osobom niepełnosprawnym. Chcemy spotkać się także z przedstawicielami instytucji, które na co dzień programują i też wpływają na jakość i poziom życia osób niepełnosprawnych. Piknik zaczyna się o godzinie 10:00. Zaplanowanych jest ogrom atrakcji dla osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, od najmłodszych do najstarszych. Od zamków dmuchanych, malowanie twarzy, poprzez różne konkursy sportowe, zabawę taneczną. Wszystko też wzbogacone będzie posiłkami, od słodkości do grilli i wspólnej zabawy. Chcemy, żeby po prostu ze sobą pobyć, żeby też się razem radować, razem też pomodlić i być też takim potwierdzeniem, że ich wspieramy, nie tylko w tym jednym szczególnym momencie, kiedy się spotykamy, ale przez cały rok. Wysłaliśmy na początku czerwca ponad 80 zaproszeń do organizacji pozarządowych, do instytucji, ale też zapraszamy mieszkańców, czy to z Bielawy, czy pobliskich miejscowości, czy z tych powiatów, o których mówiłam, mogą przyjechać samodzielnie, indywidualnie. Są umieszczone informacje na stronach diecezji, na naszych stronach, żeby zgłaszać swój udział. Chodzi nam o ilość osób, dlatego że musimy przygotować miejsca siedzące, posiłek i dlatego też prosimy, żeby osoby indywidualne, żeby wystarczy, że zadzwonią do nas, że chcą być. Zapraszamy wszystkich, całe rodziny, bo to jest ich święto. I Bielawa od wielu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych i to jest taki tradycyjny piknik, który sprawdza się. Tamten rok mieliśmy ponad 700 osób. Mam nadzieję, że tegoroczny piknik przyciągnie dużo więcej osób. Myślę, że to, że my wiele mamy do siebie nawzajem do zaoferowania, wzajemnej pomocy, że jest to coś, co tak naprawdę bardzo buduje i taką wrażliwość, bym powiedział, miłości, wrażliwość też i miłosierdzia. To wszystkim nam jest potrzebne, nie tylko wierzącym. Także i osoby niewierzące ujawniają ogromny potencjał w tym względzie. Oczywiście udział w tym pikniku jest bezpłatny, finansowany jest tutaj przez gminę Bielawa. 2 września rano od godziny 10:00 będziemy się gromadzić, żebyśmy mogli ze sobą też pobyć, wzajemnie też i pomodlić, ale pocieszyć się też pięknymi zabawami, różnego rodzaju atrakcjami, które tam przewidzieli organizatorzy. Serdecznie zapraszam. To niedziela, ale za to niedziela.